Widzewskie TBS zaprasza na program Łódź buduje. Jesteśmy na ulicy Lubelskiej 9-11. To jest inwestycja, która jest realizowana przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dla gminy miasta Łódź. Zaczynamy ten program. Wiemy, że mieszkania są bardzo ważne dla nas wszystkich. 70 mieszkań, jedno, dwu, trzy, a nawet czteropokojowych, będzie oddanych do dyspozycji prezydenta miasta i zarządu lokali miejskich i tam do tych 70 mieszkań zostaną skierowani lokatorzy na warunkach lokalu komunalnego, a więc czynsz będzie czynszem miejskim i wszystkie zasady umowy najmu będą takie jak w innych lokalach komunalnych. Muszę powiedzieć, że tak bardzo się cieszyłam, jak widziałam już szansę dostania tego mieszkania, że ja tu przychodziłam jako nadzorca. Tutaj o tyle jest ciekawie, że mamy 5 mieszkań dla osób niepełnosprawnych. Będziemy mieli też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, czyli bez względu na to, jaki jest status tego lokatora, będzie można znaleźć mu w takim budynku miejsce. Oczywiście te większe mieszkania dla rodzin wielodzietnych, dla tych, którzy opiekują się osobami starszymi, one są wszystkie już w takim standardzie z windą, a więc nie ma też kłopotu z wchodzeniem na górę, nie ma więźniów czwartego piętra, jak to w starych budynkach blokowych się zdarzało. W tym momencie jesteśmy na etapie szalowania, zbrojenia stropów. Nad parterem już częściowo zaczynają się też również mury na pierwszym piętrze. I jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem, z harmonogramem. I budowa idzie do przodu. Po raz pierwszy budujemy cały budynek do dyspozycji miasta. Mieliśmy na konferencji z udziałem pani prezydent na Wysokiej 30 okazję zapytać o to, co jest priorytetami polityki mieszkaniowej. No i z radością dowiedzieliśmy się, że właśnie nowe budownictwo mieszkaniowe. Wiem, że pani prezydent chciałaby, aby ta ilość oczekujących zmniejszyła się w sposób radykalny w tej kadencji. No i takie budynki jak ten, 70 mieszkań, to jedna duża albo dwie mniejsze kamienice do rewitalizacji. Bo pamiętajmy też o tym, że tych lokatorów, którzy zamieszkiwali budynki przeznaczone do rewitalizacji, należy przeprowadzić w takie warunki, no, które zapewnią im takie budynki. Z tego co wiem, bardzo wielu z nich chce się przenieść do tego typu mieszkań. Nic dziwnego. Będzie to budynek wielorodzinny, parter plus 3 piętra nadziemia. W części parteru będą również garaże.
całość metrażu tego budynku to jest 4443 metry kwadratowe. 70 mieszkań, 40 komórek lokatorskich, około 30 miejsc parkingowych. Tu jest wspaniale, że ta zieleń znajduje się także na placu budowy, bardzo o nią dbamy. Na sąsiedniej działce, którą też będziemy oferować jako inwestycję miastu, tej zieleni jest jeszcze więcej, więc będzie to połączone, obydwa te budynki, funkcjonalnym podwórzem, będą drzewa, te drzewa są stare, wysokie, myślę, że będzie się tu po prostu dobrze mieszkać. Mamy trzy takie budynki w tej chwili planowane. Na spotkaniu pod koniec tego miesiąca pokażemy pani prezydent, jak chcielibyśmy sukcesywnie te mieszkania oddawać. W zależności od tego, jak będzie postępować proces przekazywania działek, tak będziemy je zabudowywać, ale dzisiaj to już jest prawie tyle samo mieszkań na ulicy Oblęgorskiej Widok, około 40 mieszkań na ulicy Skierniewickiej. Ta inwestycja obok, niewielki budynek, ale też są tam mieszkania dla gminy. Po prostu teraz jest to priorytet. Ale nie zapominamy i mamy cały czas w pamięci, że TBS będzie też budował dla lokatorów tych TBS-owych, czyli tych, którzy wnoszą partycypację, mają troszkę inne zasady czynszu, i zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony i złożenia ankiety. Ta ankieta nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje, a być może uda się zamieszkać w zasobach TBS-u. Za program dziękuję Widzewskie TBS.